O czym warto pamiętać, gdy rozwodzimy się, kiedy nasze dziecko, nasze dzieci są już pełnoletnie? Jeżeli jesteście ciekawi tego tematu, to zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Jeżeli nasze dzieci są pełnoletnie, to warto pamiętać o kilku szczegółach, kiedy chcemy złożyć sprawę o rozwód. Po pierwsze, taka formalność, to jeżeli nasze dzieci są pełnoletnie, nie mamy już obowiązku składać do sądu razem z pozwem rozwodowym odpisów aktów urodzenia tych dzieci. Jeżeli ukończyły 18 lat nasze dzieci, aktów urodzenia do sądu nie składamy. Po drugie, jeżeli nasze dzieci są już pełnoletnie, to trzeba pamiętać o tym, że nie otrzymamy już na nie alimentów od drugiego rodzica. Pełnoletnie dziecko, jeżeli chce otrzymywać dalej alimenty, bo na przykład się uczy, nie jest jeszcze samodzielne, ma 19 lat, studiuje na przykład, to w tym momencie musi się samo postarać o te alimenty. Czyli ono musi wytoczyć sprawę sądową rodzicom. Rodzicowi, od którego te alimenty chce otrzymywać. Więc już w sprawie naszej rozwodowej przy pełnoletnim dziecku o alimenty wniosku nie składamy. No bo sąd w ogóle tutaj tych alimentów nie przyzna, nie ma takich szans bez względu na to, co robi dziecko, kim jest dziecko, jakichś przesłanek osobowych typu tutaj dla dziecka. 18 lat dziecko alimentów przy rozwodzie rodziców nie otrzyma. I w tym temacie, bo to są te dwie rzeczy, które chciałam Wam opowiedzieć o tych sprawach rozwodowych w momencie, kiedy dzieci są pełnoletnie, na tym mogłabym zakończyć, ale chcę jeszcze opowiedzieć przy okazji o tym, co się będzie działo, gdy dziecko będzie pełnoletnie, a raczej tą 18 lat ukończy w momencie, gdy sprawa rozwodowa już będzie w toku. Czyli składamy pozew o rozwód, przypuśćmy, dziecko ma 16 lat, wnosimy alimenty na nie, wnosimy na przykład jeszcze na jakiś rodzaj opieki, jaki ma być nad tym dzieckiem roztoczony, gdzie ono ma mieszkać, w jaki sposób ma być wykonywana władza rodzicielska, czyli zajmujemy się tymi wszystkimi aspektami związanymi z dzieckiem. Natomiast w momencie składania pozwu, tak jak powiedziałam, ma ono na przykład 16 lat, ale sprawa sądowa się toczy. No toczy się nie tak z dnia na dzień, rozwodu nie otrzymamy i przypuśćmy, nadchodzi taki moment, kiedy sprawa rozwodowa nadal jest w toku, nadal się jeszcze nie zakończyła, a dziecko ukończy 18 lat. Co się wtedy stanie? Wtedy sąd po prostu w części dotyczącej wszystkiego, co jest związane z tym dzieckiem, to w tej części sąd to powództwo umorzy, no bo będzie już bezprzedmiotowe, tak? Bo już nie ma co decydować o władzy rodzicielskiej, nie ma co decydować o tym, gdzie ma miejsce zamieszkania dziecka być, w jaki sposób ma przebiegać opieka, czy może na przykład opieka naprzemienna, czy ojciec, matka, w jakie dni ma się spotykać z dzieckiem. Sąd w ogóle na ten temat nie będzie już wyrokował. Po prostu w tym zakresie tą sprawę umorzy, czyli orzeknie tylko co do rozwodu, tak? I tam, nie wiem, czy rozwód z winy, czy bez winy, czy alimenty na żonę, na męża. No, orzeknie tylko w tych kwestiach rozwodowych, już nie w tych związanych z dzieckiem. Bowiem właśnie, tak jak powiedziałam, jeszcze raz podkreślam, w tej części sąd tę sprawę umorzy. No i dziecko będzie musiało po prostu wszcząć postępowanie osobną sprawę sądową, jeżeli dziecko będzie chciało te alimenty. Czyli w toku trwania sprawy rozwodowej dziecko uzyskuje pełnoletność, sąd, jeżeli chodzi o te kwestie związane z dzieckiem, umarza je, nie orzeka już o alimentach, nie orzeka o miejscu zamieszkania, orzeka już tylko o tych kwestiach rozwodowych, o tych kwestiach związanych już tylko i wyłącznie z rozwodem, nie z tym
pełnoletnim już dzieckiem. Jeżeli oczywiście zdążyłoby dziecko, zdążyłby sąd orzec, wydać wyrok przed uzyskaniem pełnoletności, to choćby było za 5-12, czyli dziecko by miało, nie wiem, 17 lat i 11 miesięcy, to nadal sąd ma obowiązek, jeżeli dziecko jest właśnie niepełnoletnie, orzec o alimentach, o tej władzy, o kontaktach, oczywiście jeżeli taki wniosek był stron postępowania, to nawet choćby za 5-12, tak jak mówię, musi orzec, ale jeżeli wyrok zapadnie już po pełnoletności, to już tych kwestii związanych z dzieckiem nie będzie sąd orzekał. Czyli reasumując dzisiejszy film, jeżeli mamy już dzieci pełnoletnie, to odpisów aktów urodzenia nie składamy. Oczywiście w pozwie wpisujemy, że tak, mamy dzieci i są w takim i takim wieku. Odpisów już składać nie musimy. O alimenty też już nie ma co wnosić, no bo to już jest sprawa indywidualna dziecka, czy będzie chciało te alimenty, bo to już będą alimenty płatne do jego rąk. I to wszystko w dzisiejszym filmiku. Jeżeli był dla Was wartościowy, to kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zapraszam Was serdecznie do subskrypcji. No i do zobaczenia.